Poparcie, tak, Unia Europejska, poparcie. Od dawna nazywana jest ona Matką Chrzestną Europy, a książkę o niej wydaną po niemiecku zatytułowano Die Patin, czyli Matka Chrzestna. Na okładce polskiego wydania tejże książki znajduje się zdjęcie Angeli Merkel, którą Donald Tusk całuje w rękę. Proszę. A co ma robić? Można to odczytywać jako szacunek wobec kobiet. Inaczej jednak do kwestii tej podchodzi prezydent Stanów Zjednoczonych. A co ma robić? Biednej żebraczce dać te 20 groszy. Przecież to jest ta babka, która żebrze na krakowskim przedmieściu. To jest ta w brązie. To cały czas mówimy już od 5 lat. Biedna żebraczka. Proszę. Socjalista Martin Schulz. Walczy on dzielnie, choć ostatnio nieco wyhamował, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Dopiero po wrześniowych wyborach do Bundestagu i wyborze kanclerza będziemy mogli ostatecznie stwierdzić, czy w Europie wygrała kobieta. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. W komunizmie na pewno. Poseł Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski. Piotrowski mówił. Także proszę Państwa, u nas, tylko u nas takie zachcianki. Radio Conchita. Tylko u nas, proszę Państwa, takie zachcianki. Tylko u nas zachcianki. Kto ile zarabia? Jaka sytuacja na świecie jest? Tylko u nas, proszę Państwa. Wykopią Franco z grobu, proszę. Królowa ma tajne konto. Proszę bardzo. Elżbieta II ukrywa to przed poddanymi. Brytyjskie media ujawniły, że królowa Elżbieta II korzysta ze ściśle tajnego konta. Nie chodzi jednak o konto bankowe, lecz o profil na Facebooku. To konto prywatne, o którym wiedzą tylko wtajemniczeni. Lista znajomych królowej jest podobno bardzo ekskluzywna. Znajdują się na niej, proszę Państwa, tylko jej najbliżsi monarchini. Zawsze chętnie sięga, a tu jest sięgała po nowinki techniczne. Nic więc dziwnego, że wciąż idzie, no wiecie Państwo, można mieć prywatne, to też żadna nowość. Nic więc dziwnego, że wciąż idzie z duchem czasu, nie tylko korzysta z komputera i smartfona, ale nawet potrafi, proszę Państwa, wysłać SMS-a. A to było już dawno, mówili, pisali. Nie każda prababcia opanowała tę sztukę. Najbardziej jednak lubi kontaktować się przez telefon, podobno ze swoją córką, księżną Anną. Rozmawia całymi godzinami. Taka jest nasza królowa Elżbieta. To znaczy w tym takim, w tej czapie ona bardzo ładnie wygląda, ale tak jako siwa baba, taki pulchność, no to ona wygląda fatalnie po prostu. Także proszę Państwa, listy wysyłaj, kontaktuj się telegraficznie, kontaktuj się telefonicznie, jak i w każdy inny możliwy sposób dla Ciebie. Zapraszamy serdecznie do kontaktów z królową Elżbietą II, staruszką. Także, proszę Państwa, ta staruszka jest ledwie żywa. Tak, ja złodzieiła Cię już ostatnio. Na wernisażu. To jeszcze wiesz, ten Włodek kradnie na wernisażach. Ja mówię, że będę łapała Włodka za jaja. No bo jak można kraść
wina i to wszystko, co na wernisażach jest, jak można kraść, proszę Państwa, jak można to kraść i kraść i kraść. Także u nas te inne informacje są całkiem przypadkiem. Może niekoniecznie ta, bo my to nie przepuścimy, Państwo zobaczą. Temat komorników, prawda? Jakie to jest ohydne, żeby, proszę Państwa, radio obrotowe ominęło ten temat. Niemożliwe, żeby nasze radio obrotowe, nasze radio latające ominęło ten temat. Tyle pieniędzy. No, to nie wszystko, bo tutaj druga strona przecież była. Jeszcze raz pokażę. Także widzicie Państwo. I traktor zabrali, i to zabrali, i samochód zabrali. Nawet mało, że jeden samochód jej zabrali. Jeszcze jej zabrali samochód i drugi. No, gdy nadaje nasze radio. W ogóle, że Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Skurwysyństwo tutaj wyzwania. To znaczy, to jest alarm. Ale alarm był nastawiony na inną godzinę. Tak, edytuj. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery zera. Nie znaczy, że o 12 w nocy nie zadzwoni. Taki alarm jest. Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także proszę być z nami, oczywiście. Radio Conchita. Zdjęcia to są filmy, bo ci mówi na smartfonie i w ogóle, że zdjęcia to są filmy. Prześlij zdjęcia, no ja wiem, jakie to są zdjęcia, to są filmy. Jeżeli w ogóle jest strzałka, to sugeruję, że to jest po prostu film. Nawet niech będzie tam 7 sekund, 17 sekund, 27, 9 sekund, to już jest film. Radio Conchita, że proszę być z nami, gdy nadaje to nasze radio, to FM Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. No, kanapeczkę zjedzmy, bułeczkę. Modły. Modły, modły. Bogu chwała. Na dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w
to niech odpoczywają. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił według swojej możliwości, to zrób. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani pomysłu, ani mądrości. Tak mówi Biblia i tak jest. Nic nie dodasz, nic po Bogu nie zmienisz. Żadne objawienia diabelskie, bo to się diabeł podstawia. Oni myśleli, że to jest cud. Nie idźcie, nie wierzcie, gdy wam powiedział, oto tu jest, oto tam jest. Nie idźcie, nie wierzcie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, Bezbrzeża, pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Zapłać za wspólną modlitwę, módl się Zdzisława Świętego. Zapłać. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Dziecię Jezus na rękach Maryi ofiaruje swoje życie. Ofiaruje swoje życie Bogu, Ojcu, dla zbawienia ludzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać, modliła się Halina za Słowika. Bóg zapłać, dziękujemy. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maria i Józef stracili łączność z Jezusem wśród wielkiego tłumu ludzi oraz gwarzej wielkiego miasta. Natłoku wrażeń, ducha i roztropnego ducha łatwo zgubić Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę,
Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu najmilszemu synowi nas poddawaj. Serdeczne Bóg zapłać. Z Krauszowa, z parafii Matki Bożej Gaziny pod Hala w Ludźmierzu modliła się Stefania. Bóg zapłać, dziękujemy. Jeszcze przez stawienie świętego Józefa módlmy się o jedność i solidarność, mądrość dla wszystkich Polaków. Maria. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste Bóg Cukier nam tanieje. Ojciec nieba Boże. Miłuj się nad nami. Ale tylko trochę świat. Miłuj się nad nami. Dyplomata pedofil na wolności. Święta Trójco, jedyny Boże. Jarosław Krzysztof. Święta Maryjo. Nie żył w ukryciu. Święty Jezus. Pytanie. Na ścianie odsłuchał się nasz otec całej Polski z pomgratem Gatą. Światło Patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy. Módl się za nami. Ziobro na tropie deprywatyzacji. No i bardzo dobrze, coś się dzieje. No. Wysyłaj SMS-y i zgarniaj prezenty. To jest ciekawe. Właśnie. Do Kina Atlantyk na pokazy przedpremierowe. SMS okryci. Na imię i nazwisko. Proszę bardzo. Będziemy wysyłały SMS-y. Na SMS. Wysyłaj SMS do Kina Atlantyk. Do tych dziadów. Dobra. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekuje dziewic. Módl się za nami. Poro rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadzieje chorych. Do godziny 12. Tak, 12. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz. Tak, tylko tego dnia. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz. Każdy nic nie wytrwają. CBA zatrzymało biznesmena. Maciej N. i jego syn, adwokaci i rzeczoznawcy. W kajdankach za reprywatyzację. CBA rozwija warszawską ośmiornicę reprywatyzacyjną, znane ze skupowania roszczeń. Biznesmen Maciej M. i jego syn Maximilian M. zostali wczoraj zatrzymani. A z nim, to znaczy to już jest stare, ale na pewno nie w tamtym roku. A z nim sześcioosobowa grupa adwokatów i rzeczoznawców majątkowych. Zobacz, widzisz takie złodzieje? Maciej i Maximilian M. dzięki skupionym roszczeniom stali się właścicielami atrakcyjnego gruntu na placu Defilad z przedwojennym adresem 7 na 29, na którym można stawiać wieżowiec działek przy twardej 8 10 8 oraz królewskiej 36. Właściciele firmy, do której należy m.in. kontrowersyjny budynek na Podwalu, zostali wczoraj zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Łącznie ujęto 8 osób, a w tym znanego adwokata Andrzeja M., który od lat występował jako pełnomocnik rodziny M. I to tak i zrozumie, że robi krzywdę jako prosiak, jako świnia. Czy to zrozumie? No nie zrozumie. Czy taki prosiak zrozumie, że krzywdę ludziom robi? No nigdy nie zrozumie. Kryśka, daj spokój, ile się narobiło. Widzisz? O. CBA zatrzymało biznesmena. O. Biznesmenów. Co tylko chcesz. No. Widzisz? Thank you.
Najlepsze są takie gazety, bo to wiecie państwo, krótko, dyplomata, pedofil na wolności. Był szczęśliwy, popek. Daj spokój. Ludzie chudną na potęgę, ale Polka robiła rekord, pobiła. Agnieszka mu przed kuracją ważyła 83, a potem spadła do 62. Trump aresztuje dziennikarzy. Skandal w Stanach Zjednoczonych. Daniel Heyman, 54, został oskarżony, bo pytaniami zakłócał procesy sądowe. Dobrze zrobił Trump. Santa Maria. To już znane jest, proszę państwa, ujęcie, jak myśmy pokazywały, że i u nas w Polsce takiego chamstwa nie brakuje, tak? To myśmy pokazywały to. Radio Maryja w naszym programie. CBA zatrzymało, tak, to już pokazywałyśmy. Co, gdzie i kiedy, dobra. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda zainaugurował kampanię społeczno-informacyjną Godny wybór, przywrócenie wieku emerytalnego. Akcja ma na celu uświadomienie obywatelom, że przejście na emerytury jest prawem, a nie obowiązkiem. No bo ludzie żyją jak świnie. 1 października zostanie obniżony wiek emerytalny. Nie dają przykładu powiedzeństwa, udowodnienia jakiegokolwiek, że mają w sobie. Ludzie żyją jak świnie. A jeszcze jak jeden drugiemu mieszkanie zabiera, no to ja już nie wiem. Odetną. Nie tyle ustawowy wiek emerytalny, co efektywny wiek przejścia na emeryturę, który jest kwestią indywidualną. Dlatego jak dodał prezydent, ludzie powinni mieć wybór, kiedy zakończą. Santa Maria. Wybór momentu przejścia na Santa Maria. Okej, jeszcze no. 60 lat kobiety, 65 odeszła. Tego, co zrobiła poprzednia władza, która siłą wbrew społeczeństwu podwyższyła. Legwada lupę. Dyskusja może być wokół tego, a mianowicie kwestia, że jak to się stało, że polska konstytucja z 97 roku nie ochroniła obywateli przed podwyższeniem wieku emerytalnego. Jak ta konstytucja była napisana? Musimy to wyłączyć, dziadostwo, bo nam tu powie, że tle piosenka. We wszystkich miastach wojewódzkich z udziałem przedstawicieli resortu pracy oraz NSZZ Solidarność. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że akcja opiera się na 7 zasadach. Może powiedział, że jeszcze piosenka należy do kogoś. Nie musimy na tą emeryturę pójść, ale możemy na tą emeryturę pójść w zależności od sytuacji, od stanu zdrowia, od oczekiwań co do wysokości tego świadczenia emerytalnego, sytuacji ogólnej, indywidualnych planów zawodowych i planów dotyczących też długości odpoczynków albo najzwyczajniej naszej sytuacji rodzinnej. Sprawdź, zanim wybierzesz, ta trzecia z tych zasad. Tu niezwykle aktywny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zostaną i tworzone są warunki do sprawdzenia tego, jaka będzie wysokość twojego świadczenia emerytalnego. Kampania informacyjna zakończy się w połowie czerwca. Wiek emerytalny do 67 roku życia podniosła koalicja PO-PSL. Wiek ten miał być podnoszony stopniowo. Można już składać wnioski do Komisji Weryfikacyjnej o zbadanie reprywatyzacji konkretnych nieruchomości. Poinformował o tym szef nowego organu do spraw reprywatyzacji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W najbliższym czasie parlament powoła członków tego gremium, następnie zostanie powołany rada społeczna. Będzie się ona składać między innymi z organizacji zasłużonych w walce z reprywatyzacją. Szef resortu Patryk Jaki podkreślił, że jest to realizacja jednej z obietnic premier Beaty Szydło odbywania obywateli. Ludzie, którzy byli przez wiele lat lekceważeni, nikt ich kompletnie nie słuchał. Teraz uzyskają realne narzędzia do tego, aby uczestniczyć w procesie.
procesie przywracania w trawie tej władzy, dlatego już dziś zachęcamy w organizację do składania swojego akcesu do tej komisji, ale już od dzisiaj można składać wnioski o tym, że komisja zajęła się konkretnymi nieruchomościami w Warszawie, aby zbadała konkretne sprawy, dlatego już bardzo serdecznie do tego zachęcam. I chciałbym, żeby komisja, jak już rozpoczęła swoje prace, już tego miesiąca zajmowała się co najmniej jedną nieruchomością i w drugim czasie wydawała decyzję w tych sprawach. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokazać, że jak wielu ludzi może państwo przegrało walkę z mafią reprywatyzacyjną, że tak się nie stanie. Musimy wziąć państwo z kolan i państwo potrafi wygrać z zorganizowaną grupą przestępczą. W piątek weszła w życie ustawa powołująca komisję, która ma badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji nieruchomości. Jej prace mają być jawne, a jest to pogłosie afery reprywatyzacyjnej po ujawnieniu szczegółów sprawy wartej około 160 milionów złotych działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Na mocy decyzji ratusza z 2012 roku została ona przejęta przez trzy osoby, które nabyły roszczenia od spadkobierców, mimo że odszkodowanie za nią dostał wcześniej jej ostatni przedwojenny właściciel, obywatel Danii. Prokuratorskie zarzuty mają już osoby zaangażowane w zwroty działki, między innymi były urzędnik ratusza Jakub R. i znany adwokat Robert N. Popieranie blokujących uroczystości smoleńskie jest zachęcaniem do przemocy i nienawiści, oświadczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dodał, że wczoraj doszło do próby zablokowania możliwości demonstrowania i modlenia się przez grupę osób chorych z nienawiści. Minister zaapelował, czyli że to było do przewidzenia, że linia myśla i oni wyśledzą. Żeby zaprzestali takich działań, bo prowadzą do eskalacji konfliktu. No, chrześcijanin powinien ustąpić, przebaczyć, ale no to jest też i polityka. Do tego to wszystko zmierza. Jest czymś nikczemnym, żeby popierać tych, którzy cieszą się z tragedii, jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Jest czymś nikczemnym, jest czymś haniebnym, żeby cieszyć się z tego. Przypominam, że już za tydzień, 18, ci ludzie będą próbowali zablokować wejście na Wawel, tak żeby uniemożliwić premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu pomodlenie się przy grobie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ci ludzie tak działają, a to jest nawoływanie do nienawiści. Wczoraj przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu odbyło się uroczystość upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. Towarzyszyła kontrmanifestacja. Jej uczestnicy nie byli oznaczeni logiem obywateli RP ani kodu. Policja wylegitymowała 22 osoby, zatrzymała i przesłuchała 4 osoby. Dwie są podejrzewane o zakłócenie aktu religijnego, jedna o naruszenie nietykalności cielesnej uczestnika marszu, a jedna jest podejrzana o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. A jedna jest narażona. Generał Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. Przez Farahona. Czyli to próby blokowania przejścia legalnego zgromadzenia, próby zakłócenia funkcjonowania i przebiegu legalnego zgromadzenia, próby zakłócenia uroczystości religijnych, czy w końcu niestety przypadek fizycznego ataku na uczestnika zgromadzenia, fizycznego ataku na funkcjonariusza policji pokazują, że te zabezpieczenia w takich prawa prawem chronione są naruszane, zapewnić bezpieczeństwo i spokojny przebieg legalnych zgromadzeń. 20 osób z 22 wylegitymowanych przez policję podczas uroczystości smoleńskich, siadając na jezdni, próbowało zablokować legalne zgromadzenie. Będą wnioski do sądu o ich ukaranie, powiedział komendant stołeczny policji młodszy inspektor Rafał Kubicki. Prokuratura przedłużyła o 3 miesiące śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Prokuratorzy zdecydowali się na taki krok w związku z koniecznością przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. Śledczy planują przesłuchania kolejnych świadków. Po tym cały zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany biegłym. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna 3 samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto. Utracona jedność z Chrystusem. No, to skrywuj. Szef ochrony premier Beaty Szydło. Prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał kierowca Fiata Seicento. Same diabły. Kierowca nie przyznał się do winy. Same diabły. Ale leży i okres.
same diabły, faryzeusze, a cudzy diabła, to są to, czy oni nie wiedzą, a to co, czy o tym czy tamtym, czy oni nie wiedzą, czy oni nie wiedzą, co to komu to. Czy oni bredzą, co, komu co? Czy oni nie wiedzą, co oni bredzą? Co oni wiedzą, co, komu co? Czy jakie brawa, a co, komu co? Czy Jezus tak kazał, a czy może tego zabronił? A po co słowo Boże, po co komu to? A po co Biblia, a po co komu to? A po co Biblia, co to słowo Boże jest? A po co Biblia, po co komu to? A po co słowo Boże, po co komu to? A po co Biblia, a po co słowo Boże? A po co Biblia, po co komu to? A po co słowo, po co słowo Boże, po co komu to? A po co, po co? Gdy się nocą począ, okropnie przed śmiercią nogi śmierdziały, okropnie przed śmiercią nogi śmierdziały. A po co komu to? A po co komu? Tam co? A po co to? A po co tam co? A po co to? A po co tam co? A po co komu to? A po co tam to? A po co to? A po co tam co? A po co to? A po co tam co? A po co, po co? Gdy się nocą pocą. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A to jest nasze noce, ja to muszę. Dobra. 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 Po co komu to? I brawa i oklaski. La. Fizyka, reprywatny zaśmiech. A po co komu to? Fizyka, reprywatny zaśmiech. Po co złodziejom tyle tego co? Po co złodziejom te samochody? Wyborczych zarówno pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak i również pani premier Beaty Szydło. A po co to? Tak, 1 października wejdzie ustawa, która przywraca Polakom niższy wiek emerytalny, ustawa uchwalona 16 listopada 2016 roku. I dzisiaj w Pałacu Prezydenckim została zainaugurowana kampania społeczna, właśnie, która ma taki tytuł, takie hasło, godne wybór, przywracanie wieku
Tak, beznadziejnie śpiewa, że jest. Na jedno kopyto, Kaja. Pana prezydenta, pana. Ja nie wiem, to trzeba po prostu widocznie pokochać, przepadać. I panią minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak jej posłucham, to już mam dosyć. No i jedną frazę nie wystarczy. Po pierwsze to... Dotrzeć do Polaków taką informacją, że ustawa wchodzi w życie, że od 1 października 2017 roku zostanie skrócony wiek emerytalny, zostanie przywrócona ta elementarna sprawiedliwość, która powinna być od samego początku, a przypomnę tylko, że przecież w 2012 roku na siłę, bez konsultacji społecznych, bez konsultacji po z Polakami, pierwsze, nie pierwsze. Powiem więcej, w ciągu, a można powiedzieć, niespełna miesiąca, po co komu? Polakom a wiek to, emerytalny to, do 60-70 lat, czyli dla to, kobiet aż o 7 lat, dla mężczyzn o 2 lata. Więc ta kampania, o której szósta, trzeba wstawać, bo widzicie Państwo, Boska, nasza babcia, nauczyła nas wstawać wcześniej. No, no. Będą mogli mieć prawo przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat, kobiety 65 lat, mężczyźni. Nawet ale właśnie ta kampania ma na celu też zaakceptować to, że Polacy mają być prawo, że Polacy mają mieć prawo przejścia na emeryturę. Że emerytura to nie obowiązek, ale to jest ich uprawnienie i sami mogą zadecydować, czy z uwagi na możliwości, stan zdrowia, dobrą sytuację rodzinną, czy z uwagi jeszcze dalej na możliwości, po co to, chcą być po co, aktywni, komu tam to? Społecznie aktywni, zawodowo chcą być aktywni na rynku pracy. I kolejna rzecz, która ta kampania ma na celu, to ma po prostu obalać te wszystkie mity, te wszystkie kości na ości, komu a które to, się pojawiają co tam to, obiegu kości na ości, publicznym, te możliwości, że krótszy wiek emerytalny krótszy to jest coś złego. Pan prezydent od samego początku, kiedy w kampanii wyborczej, powiedział wprost, że jego głównym zadaniem, prokuratorzy, skarbówkarzy wieku emerytalnego, i kradną, kradną tego właśnie mieszkania to, po co ci to, po co ci tam to, mieszkania zawierają ludziom, ludzie na ulicy idą pod Moskwa, to do Wisły. Przecież Sejm tą ustawę już prezydentu, oczywiście z poparciem rządu, z poparciem większości sejmowej tą ustawę przyjął, ale to jest właśnie spełnienie obietnicy i danie prawa, danie możliwości wyboru Polakom, żeby sami decydowali, kiedy chcą przechodzić na emeryturę, kiedy chcą kończyć tą swoją aktywność zawodową, a może, że chcą ją kontynuować. I tutaj odbędzie się kampania informacyjna, kampania społeczna. Tutaj organizatorzy tej kampanii planują, że odbędzie się 16 regionalnych spotkań we wszystkich miastach. 16 spotkań. Właśnie z udziałem przedstawiciela Ministerstwa i regionalnych. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z udziałem po co ci to? Po co tam to? Po co ci to? Po co tam to? Bo właśnie wszyscy chcemy mówić o tym, o tych możliwościach, które są udziałem, ustawa, ale również możliwościach dla pracowników, że jeżeli chcą pracować, to pracują, że to nie jest obowiązek, tylko że to jest ich, to powinna być ich świadoma decyzja. Decyzja przecież o przejściu na emeryturę jest każdego człowieka indywidualnym wyborem, ale musi go też dokładnie przeanalizować, dokładnie zbadać i między innymi w czasie tych spotkań regionalnych w czasie tamtych spotkań taką jedną z możliwości takiego świadomego i dobrego wyboru jest to, że w zakładach ubezpieczeń społecznych są specjalnie powołani doradcy emerytalni, którzy będą na bieżąco pomagali osobom czynnym, zawodowo pracownikom, którzy będą się zastanawiali, czy chcą przejść na emeryturę, albo czy chcą pracować dalej, żeby i będą na bieżąco wyliczali tą emeryturę, którą
będą mogli dostać po przejściu, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Więc o takich rzeczach należy mówić, bo ta kampania dezinformacji, która się pojawia i te wszystkie informacje, które krążą w obiegu medialnym o pewnych zagrożeniach, to są nieprawdziwe. A to, co chciał pan prezydent i to, o czym mówił rząd, pani premier Beaty Szydło, to to, żeby dać Polakom wybór, bo w 2012 roku ówczesna większość rządowo-sejmowa, czyli Platforma Obywatelska i tego wyboru nie dali. Marii, pani, że 67 lat to jest wiek emerytalny na wszystkich. Nie wzięli pod uwagę tego, że zdecydowana większość Polek i Polaków nie chciała podwyższenia wieku emerytalnego. Nie wzięli pod uwagę inicjatywy NZZ Solidarność, która chciała w tym zakresie poddać ten problem, poddać tę decyzję pod osób wszystkich Polaków, czyli wniosku obywatelskiego, tak, zostało to wyrzucone do kosza, dlatego pan prezydent w czasie kampanii przykazań spreparowane są, 10 przykazań odrzucić tą złą reformę i dać wiek emerytalny do tego, jaki był przed 2012 rokiem oraz dać Polakom ale się wygłupił, Polskę oskarżył, bo ale się wygłupił swoją twarz utrupił, ale się wygłupił. Po co ci to? A po drugie, żeby pracodawcy chcieli zatrudniać, czy kontynuować zatrudnienie z osobami, które już weszły w ten ustawowy wiek emerytalny. Więc w tym zakresie no na pewno jeszcze jest do zrobienia, ale wiem, że przecież program skierowany do pracowników, no, nazwijmy to starszych wiekiem, starszych, pozwoli na to, że świadomie będą mogli dokonywać wyboru według własnego zdania. Tak jak powiedziałam, sytuacji rodzinnej. Także proszę Państwa, próżność, no nie wiem, wcale nie musimy naśladować próżności ludzi głupich, bo widzicie Państwo, do czego próżność prowadzi, że można kogoś w majtkach wyrzucić pod most. Bądź nam obroną. Po co ci to? Także proszę Państwa, ludzie są głupi. Mają aspiracje, mają pomysły. Mąż zafundował jej wakacje, luksusowe wakacje, zapłacił milion dolarów poród. Ojej! Ja się z tego cieszę, bo ja po prostu się śmieję z ludzi głupich, że jak można być tak głupim człowiekiem? Może kobieta miała, wiesz, bóle. No Boże, żeby to jak najlepiej wyszło. Ja wiem, że tam to jeden, to chytrzejszy podskakuje, bo pieniądze dostanie. Za poród ten, za poród ten, za poród ten. Bardzo enigmatyczne, tajemnicze sformułowanie. I świat jest głupi. W dalszym ciągu świat jest głupi. I nigdy nie zmądrzeje. Dopóki jest światem szatana, światem na usługach szatana diabła i te wszystkie religie i ta polityka, to dopóty będzie głupi, bo jest lepiej i gorzej, i teraz lepiej, prawda, że to się wznosi. Są wzloty i upadki. Wzloty i upadki, gdy rozum jest we szmatki. O którym mówił pan prezydent i pani premier, toczyła się duża dyskusja społeczna. Ja pamiętam dziś poniedziałek, właśnie czy kampanii wyborczej, ale również później, kiedy pan prezydent objeżdżał różnego rodzaju miasta, spotykał się z Polakami, właśnie padał tam bardzo często ten postulat o to, żeby obniżyć wiek emerytalny i dać Polakom prawo do wyboru, tak żeby mogli sami zadecydować. Natomiast ja jestem bardzo mnie
niepokoją właśnie. Dziady świętują rodziny. Świadkowie Jehowy nie. Dziady świętują. Dlatego święci. Można powiedzieć, osoba, która siedziała w parlamencie jako posłanka Rzeczypospolitej. I dlaczego człowiek to się bardzo źle stało, że może ojciec Wiedźmin też tak powiedzieć, że to urealnienie, bo chyba na tym to tak to mogło polegać, że to urealnienie w 2012 roku polegało na podwyższeniu wieku emerytalnego i że zrobiono to w sposób naprawdę bardzo nieprzemyślany i dlaczego człowiek ostatni próżny jest to? Bo jeżeli pracę w Sejmie trzeba Biblię zacząć czytać, jak się dowiesz, bo tak to się nie dowiesz. Trwały niecały miesiąc, od 20 kwietnia do, jeżeli nie mylę, 11 maja 2012 roku, bez żadnego zastanowienia się, bez wsłuchania się w głosy Polaków, bez wzięcia pod uwagę również opinii związków zawodowych, no, które przecież przy swoich szeregach zrzeszają również, a może przede wszystkim osoby aktywne zawodowo, które są przecież przyszłymi emerytami. Jeżeli nie wzięto pod uwagę tych wszystkich opinii, nie wzięto pod uwagę głosu ludzi, którzy no, nie zgadzali się na podwyższanie wieku emerytalnego, tylko właśnie zasłaniano się, już teraz sama nie wiem czym, chyba właśnie tym urealnieniem, tym, żeby zmusić Polaków do tego, żeby pracowali dłużej, no to nie napawa to pewną nadzieją na to, co teraz mówią przedstawiciele partii opozycyjnych. Nie, pani minister, w 2012 roku mówili, że nie ma pieniędzy na emerytury, że państwa polskiego na to nie stać i dzisiaj ta narracja pozostaje taka sama, pomimo tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, że te pieniądze są i emeryci mogą spać spokojnie. Pamiętam też, ojcze, informacje, kiedy był program 500+, również wielki postulat pana prezydenta i rządu i urealnione obietnice, zrealizowane obietnice wyborcze. To wtedy też słyszałam tą narrację, że nie ma pieniędzy, że to się nie uda. W tym momencie, kiedy pan prezydent mówi o Polsce, to właśnie ludzie dziękują za to przywrócenie godności polskim rodzinom w postaci wsparcia finansowego, ale również mówią o ustawie obniżającej wiek emerytalny. Bo w tym momencie właśnie i dlatego między innymi jest ta kampania informacyjna, żeby mówić, że to jest, że ten krótszy wiek emerytalny jest uprawnieniem. Jeżeli ktoś nie może pracować, wtedy przechodzi na zasłużoną, wypracowaną swoją ciężką pracą emeryturę. Ale jeżeli jest jeszcze pełny sił, jeżeli nie ma takich możliwości, to może pracować dłużej. Więc nie słuchajmy tego, co niektórzy wieszczą, może po to, żeby zapewnić. Skupmy się na tym, żeby te dobre rozwiązania dotarły do społeczeństwa. Skupmy się na tym, koncentrujmy się na tym, żeby to wszystko, co chce realizować, również wsparciu pana prezydenta, bo pan prezydent powiedział, że będzie wspierał każdą dobrą inicjatywę, która będzie służyła Polakom, że będzie starał się przywracać właśnie tą godność Polakom w różnych aspektach, Panie minister, bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Oczywiście gorąco pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, ojcze, pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, 1 października wchodzi w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana prezydenta Andrzeja Dudy, z panią minister Małgorzatą Sadurską. Radio Maryja, trwają aktualności dnia. Bardzo gorąco na antenie Radia Maryja witam pana premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra finansów i rozwoju. Szczęść Boże, panie premierze, witam i pozdrawiam. Szczęść
Boże, witam serdecznie. Panie premierze, w Katowicach trwa 9. Europejski Kongres Gospodarczy. Kluczowym tematem tegorocznego kongresu w Katowicach są bieżące wyzwania gospodarcze dla Polski i Europy oraz ich wpływ na funkcjonowanie biznesu. Podczas sesji inauguracyjnej byli premierzy państw centralnej Europy, rozmawiali głównie o obecnych wyzwaniach politycznych wobec kryzysu Unii Europejskiej. Panie premierze, kryzys toczy się na naszych oczach. Jakie są konkretne wyzwania dla Polski w tym wymiarze obecnego kryzysu Unii Europejskiej? Tak, rzeczywiście problemy w Unii Europejskiej, a w szczególności w strefie euro, nie zostały jeszcze rozwiązane. Czasem katowicki kongres, na który przyjechało kilka tysięcy uczestników z całej Polski i nie tylko, że polska gospodarka weszła z impetem w okres wzrostu, że to wszystko, co robimy w rządzie od półtora roku w polityce rozwojowej, przynosi wymierne efekty, że jest więcej pracy, że jest więcej płacy i jest mniej pałacy, można powiedzieć, mafiozów różnych paliwowych czy VAT-owskich, bo w Ministerstwie Finansów bardzo mocno zmagamy się z tym problemem i zmagamy się z sukcesem, ponieważ poprzez różne narzędzia informatyczne i poprzez utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej staramy się docierać do tych miejsc w gospodarce, które do tej pory państwa nie interesowały. I to wszystko razem składa się na taki obraz, że polska gospodarka jest gospodarką pierwszej prędkości w Unii Europejskiej. Dzisiaj właśnie komisja, na świeżo bardzo, jak ojciec tutaj dzwoni, pyta mnie, to Komisja Europejska właśnie opublikowała swoje dane, z których wynika, że podnoszą prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w tym roku z poziomu 3,2 do poziomu 3,5, a więc prawie że identycznie z naszymi planami w ustawie budżetowej. A na przyszły rok również podnoszą do 3,2. Myślę, że jeszcze nas nie doceniają i będą podnosić prognozy, bo ja jestem większym optymistą co do wzrostu w przyszłym roku. A więc tutaj pytanie, z czym kojarzyły się wcześniej Katowice, prawda, raczej kopalnia, czy spodek, albo osiedla robotnicze. No, bardzo ważne, że my teraz cały czas restrukturyzujemy pozytywnie górnictwo. Natomiast dzisiaj Katowice, bo Katowice i Górny Śląsk to taki całkowicie też inny krajobraz, bo oprócz coraz to bardziej rentownych kopalń mamy taką dolinę technologiczną, można powiedzieć, i coraz lepiej rozwijający się region, który wykorzystuje talenty swoich ludzi, pracowitość swoich ludzi. A zresztą jesteśmy teraz w okresie rocznicy trzeciego powstania śląskiego, które było zwycięskim powstaniem z 2 na 3 maja. Panie premierze, ta Dolina Krzemowa, o której pan premier mówił na tym kongresie europejskim w Katowicach, jaka perspektywa rozwoju, jaka perspektywa polskiego właśnie wobec tego regionu, który przez wiele lat został bardzo mocno zaniedbany? Jaka tam ci znowu perspektywa? No tak jak Katowice są miastem młodych UNESCO, o czym wszyscy wiedzą. Bardzo ciekawe, że taki tytuł właśnie Katowice prawda sobie zagwarantowały. To cały region Górnego Śląska jest regionem, w którym zdecydowanie więcej już jest firm wysokotechnologicznie zaawansowanych. Ja byłem niedawno w Gliwicach, odwiedzałem wiele firm informatycznych, software'owych. Mamy znakomitych inżynierów, którzy dyktują bardzo skomplikowane wykonawcą, a nie podwykonawcą. Bo o to nam w Polsce też chodzi, żebyśmy mieli firmy w różnych branżach, które nie tylko są montowniami i podwykonawcami, choć w tym też nie widzę nic złego, ale oczywiście chcemy wyrwać się z tej pułapki zależności i pułapki średniego rozwoju i stąd potrzebujemy bardzo nowoczesnych firm. Dlatego też promujemy ustawę o robotyzacji. To jest ustawa, która pomoże firmom, które chcą więcej inwestować w badania i rozwój, która pomoże im w ponoszeniu tych wydatków, tych nakładów, ponieważ dzięki temu będą mogły wpisać te nakłady szybko w koszty i to w 100%. Panie premierze, z naszych spraw bieżących i tych wydarzeń, które tuż przed nami, pytanie bardzo konkretne. Jakie nadzieje polski rząd wiąże z odtworzeniem jedwabnego szlaku i czy są rzeczywiste szanse na udział Chin w budowie centralnego portu lotniczego w Polsce? My z centralnym portem lotniczym poradzimy sobie
czy z Chinami, czy z innymi partnerami, czy nawet sami, ponieważ jesteśmy wysoce zdeterminowani, żeby w tym kierunku prowadzić nasze działania. Natomiast oczywiście bardzo, bardzo chętnie będziemy współpracować z Chinami, ale na warunkach takich, które opłacalne są dla obu stron, czyli przyciągnięcie zarówno kapitału i doświadczenia chińskiego, być może też jakichś firm, ale chcielibyśmy, żeby nasze firmy uczestniczyły również w budowie różnych elementów komunikacyjnych, telekomunikacyjnych, lotnisk na jedwabnym szlaku, o co ojciec zapytał. Tutaj nasze firmy nabierają coraz więcej doświadczeń, ale jeszcze nie wygrywają tych przetargów tak, jak powinny. A przypomnę tylko, że my jesteśmy